Dzisiejszy odcinek to coś naprawdę specjalnego, ponieważ dużą część tego draftu wybiorą nam reprezentanci Polski. Zatem mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, bo za niedługo kolejne odcinki z naszymi kadrowiczami, więc warto być na bieżąco. I też bardzo gorąco zapraszam was na mojego Instagrama, ponieważ tam nie tylko możecie zobaczyć moje zdjęcie z psem, albo moje zdjęcie bez psa, ale przede wszystkim możecie brać udziały w odcinkach. Tak jak w dzisiejszym materiale, część numerów będziecie wybierali także wy, więc jeżeli chcecie mieć szansę być na kolejnych materiałach, to obserwujcie mnie na Instagramie. Tymczasem przechodzimy już do wyboru tego draftu. Jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli w jakimkolwiek rozdaniu pojawi nam się Polak, wybieramy go bezwzględnie i po prostu wybór przechodzi na kolejny... kolejne rozdanie. No zobaczycie, o co chodzi. Tymczasem formację mogę wybrać sobie ja samemu i wydaje mi się, że 4-3-2-1 jest dobra pod draft, a kapitana wybierze nam Arkadiusz Milik. Proszę bardzo. Siema Koza, twoje numery do draftu to 2 i 5. Zatem bierzemy sobie pozycję numer 2 i tu mamy Jana Wrighta. No, może to nie jest najlepsza ikona, bo to jest chyba jego wersja baby albo mid, ale tak czy siak ikona jako połączenie jest super, zatem tu numer 2 i numer 5 niech będzie po prawej stronie. Kto będzie z tą piątką? Angel Di Maria. No, no nie jest najlepszy z tych wszystkich, ale tragedii nie ma, zatem Arek, bardzo dziękuję za wybranie zawodników. Życzę przede wszystkim zdrowia w nadchodzącym sezonie, bo jestem przekonany, że jeżeli ono będzie, to wyniki i bramki to jest tylko i wyłącznie formalność. I tak samo trzymam kciuki za zdrowie Sebastiana Walukiewicza, bo tak samo mam wrażenie, że jeżeli tutaj wszystko będzie zdrowotnie ok, to mamy do czynienia z przyszłym etatowym reprezentantem już dorosłej kadry. Ostatnio grał w meczach U21, a teraz wybierze nam środkowego obrońcę. Cześć, to znaczy widzowie, wybieram na ciebie numerek 2. Powodzenia. Zatem wybieramy tutaj numer 2. Wiecie co, wybierzemy jeszcze jednego środkowego obrońcę, bo mam nadzieję, że ta dwójka nie zmarnuje. O. I to jest wybór Sebastiana Walukiewicza. Dobrze, tak to zróbmy, ale swoją drogą pięknie nam się łączą ci zawodnicy, więc jest to jakiś plus. Tymczasem pora na kilka waszych wyborów. No i tu mamy między innymi dwójkę, bo tyle razy byliśmy na podium Mistrzostw Świata. No to wybierzmy sobie drugiego golkipera, którym jest Henderson. Powiem tak, jak na draft w czerwcu, nie są to topowe rozdania, ale przynajmniej jakoś nam się to łączy. Teraz pora na czwórkę, ponieważ tyle spotkań rozegraliśmy pod wodzą Czesława Michniewicza w Lidze Narodów i czwartym zawodnikiem jest Pedro Porro. No i chyba zielone linki właśnie nam się skończyły. No ale może tu będzie zaraz ktoś, kto nam przypasuje piątka, bo to najlepszy wynik naszej reprezentacji w rankingu FIFA. Tak jest, i to było w 2017 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Więc naprawdę ciekawy rezultat. No to co, jeszcze jeden wybór od widzów i będzie to 5, bo tyle meczy zagraliśmy na Euro 2016. Dla mnie jak na razie najlepszym turnieju, jaki oglądałem polskiej reprezentacji. Myślę, że dla większości z was, ale mam nadzieję, że Mistrzostwa Świata będą lepsze jeszcze niż Euro. I tu bierzemy sobie piątego Ilkaya Gündogana. No dobra, jego pewnie przesuniemy tutaj, ale kto będzie na tej pozycji, o tym zadecyduje nam Jakub Kamiński. Cześć Koza, moje numery do twoich zawodników drafta to będzie 2, 4, 5. Zatem tu po raz kolejny drugi zawodnik, Christian Eriksen, pasuje nam fantastycznie. Potem miała być czwórka, więc weźmy tu lewego obrońcę i... no, Jordi Alba... tak nie do końca nam tutaj się poukłada, chociaż możemy zrobić tak i jest fajnie. No i z tego co pamiętam, był tam jeszcze numer 5, więc niech będzie tutaj piąty golkiper. No ale i tak bramkarza raczej tu nie będziemy zmieniali. Jakbyś Kuba dał nam jeszcze z 2 numery, to by było super. 3 i 1. No i fantastycznie, 3 i 1. Trzeci jest tu Kingsley Coman. No i zobaczmy sobie teraz jedynkę Tataruszanu. No okej, tak czy siak, bardzo dziękuję za wzięcie udziału w tym odcinku. No i życzę powodzenia na boiskach Bundesligi. A zastanawiam się, czy tego Komana moglibyśmy gdzieś tutaj wrzucić. No ale tutaj pozwolę wam zadecydować, jak będzie wyglądała
ławka rezerwowych. Zatem bierzemy sobie trzeciego zawodnika, ponieważ to jest najwyższe miejsce reprezentacji w historii. Trzeci jest Rubén Dias. Swoją drogą tutaj słabego rozdania w zasadzie nie było. Rubén Dias wlatuje od razu jak zły do środka obrony, chociaż z drugiej strony nie jest to takie oczywiste. Może się skończyć, że zagramy Rubenem Diasem na prawej stronie defensywy. A tutaj mamy do wyboru aż dwa numery, ponieważ to oczywiście jest numer Roberta Lewandowskiego. Zatem 4. Ojoj. No, nie najlepiej. I teraz 5. Czy będzie tu coś ciekawego? Locatelli. No nie, w tej wersji to nie jest ciekawa karta. No i czas na kolejną dwójkę, ponieważ mamy ją jako numer Matiego Kesza oraz oczywiście jako numer Kuby Kamińskiego, który bierze udział też w tym odcinku. I tu mamy Lucasa Moura. Jeszcze nie wiem, co o tym myśleć, ale na pewno karta przydatna. Chociaż patrząc na to, że mamy tutaj karty z okolic świąt, to tak, jakby to powiedzieć, tak mało wakacyjny jest ten draft. Ale jeszcze paru zawodników do wymoru mamy. No i przede wszystkim zostawiłem tutaj nie bez przyczyny napastnika, ponieważ kolejne numery wybierze nam właśnie napastnik reprezentacji Polski, Krzysztof Piątek. Zatem zobaczmy, co ma nam do powiedzenia. Siema Koza, twoje numery to 5, 2, 3, 4, 1. Okej, więc tu zawodnik piąty jest Phil Foden, ale to jest fantastyczny wybór pod względem zgraniowym, więc to mnie cieszy, bo tutaj naprawdę pod tym względem dobrze to wygląda. Kolejny będzie tutaj znowu drugi wybór. No tak średnio bym powiedział, nam przypasuje Muriki do gdziekolwiek tak naprawdę. Potem mamy trójeczkę, więc jest to Vinicius Junior. Okej, ale to nie będzie Vinicius Junior, to będzie Arkadiusz Milik. Człowiek, który wybiera nam ten draft, w tym drafcie także będzie. Tylko pytanie, nie no, jesteśmy w stanie go zgrać nawet, jesteśmy w stanie go jakoś wrzucić. No, zrobię wszystko, żebyśmy mogli z nim zacząć w podstawowej jedenastce. No dobra, tak więc tu wybierzemy sobie teraz czwórkę, o ile się nie mylę. No, Sadio Mane może być. No i ostatni wybór to była jedynka. Jeżeli przez Arka pomieszałem kolejność, to przepraszam. Ale szczerze nie żałuję, patrząc na tego Juda Bellinghama. Więc w szczególności za Anglika dziękuję bardzo Krzysztofowi Piątkowi. No i mam nadzieję, że ta cieszynka będzie jak najczęstszym widokiem w przyszłym sezonie. No przydałby nam się lewy skrzydłowy z francuskiej ligi. Takiego niestety nie mamy, ale nie wiem, czy się po prostu nie skończy tak, że tu dam sobie Jana Wrighta, tu dam sobie Juda Bellinghama, a Phil Foden wystąpi tu, ale zgraniowo to w ogóle nie pasuje. No trzeba będzie jeszcze jakoś to wszystko przemyśleć i sobie poukładać. No chociażby w ten sposób wygląda to dobrze. A my wybieramy już ostatniego zawodnika, jakim będzie zawodnik piąty. Czemu piąty? Ponieważ to był pierwszy wybór w drafcie, który nagrałem z Robertem Lewandowskim. Więc zobaczymy, kto tutaj będzie na pozycji numer 5. Gdyby to był ten Vieira, to by nam się pięknie łączyło, ale jest Leo Messi, który swoją drogą znalazł się w GOAT składzie Arkadiusza Milika. Jeśli nie widzieliście jeszcze tego odcinka, to zapraszam was bardzo serdecznie. No i tak, dając lekki spoiler, GOAT skład pojawi się także z niektórymi zawodnikami, których widzieliście w dzisiejszym odcinku, tak więc naprawdę warto czekać. A teraz ja chcę sobie to wszystko dobrze poukładać. W ten sposób prawdopodobnie ten draft zaczniemy. I po prostu dosyć szybko będzie Dias przechodził na środek obrony, a tu wprowadzę sobie zapewne Pedro Porro. No i w tym układzie Jude Bellingham może nawet startować od pierwszej minuty, więc wydaje mi się, że to jest lepsze rozwiązanie. I nawet możemy zrobić to tak i nawet możemy może zrobić to... Nie, to byłby bezsensowny pomysł, zatem mamy to wszystko zrobione. Zobaczmy sobie w takim razie jeszcze menadżera. I wybór może być jeden. Polski menadżer poprowadzi draft ułożony przez was i przez reprezentantów Polski. Zestawienie całkiem przyzwoite, no i mnie osobiście cieszy to, że mamy tego Milika na napadzie. Chociaż jeżeli ja tym przejdę pierwszą rundę, to naprawdę uznam to za niemały wyczyn. Tym bardziej, że skład rywala może nie jest genialny po raz kolejny jak na ten etap rozgrywki, ale nadal posypał mu ten draft zdecydowanie lepiej, więc trzymajcie kciuki, bo będzie ciekawie. Tak naprawdę to, na co mam największą nadzieję, to na rzut wolny, który będzie mógł być wykonany przez Arka Milika. To jest coś, co chciałbym zrobić. A teraz świetnie, Ilkay Gündogan, no Angel biegnij, w ogóle mam Angela zamiast Messiego. To była głupia decyzja.
Milik, widzę cię. Arkadiusz dostał tę piłkę, ale wyprzedzony już przez Presnela Kimpembe. Jeszcze myślałem, że uda się tam oderwać, ale niestety maestro zrobił swoje. No i tak mniej więcej wygląda ta połowa, że on atakuje, oddaje dużo strzałów. Mi jeszcze jakimś cudem udaje się nie przegrywać, a ja na razie mam duże problemy, żeby się wydostać, a w zasadzie przedostać w okolice jego połowy, bo po prostu jest ciężko. No i teraz gol, 1-0. Wow, teraz po rykoszecie naprawdę groźnie, ale cały czas jeszcze jesteśmy w grze. To nie jest wynik, z którego nie da się wyjść. Dobrze Henderson, ale potem nie tak to miało pójść to podanie. Proszę, zablokujmy to, świetnie. Wychodzimy w takim razie jeszcze obronną ręką, ale Darder, zanim przyjął tę piłkę, to już ją chłopak stracił, a miał zagrać z pierwszej w ogóle. Zobaczmy, Neymar, świetnie. Teraz jeszcze udaje nam się przetrwać kolejne natarcie i może wyjdziemy z kontrą, no nie. Jezus Maria, jak oni są szybcy! George Best! To musiał być gol, no miał piłkę na prawej nodze. No jest problem, no jak wychodzisz zwykłym Jordim Albom na George'a Besta i tocy, no to nie jest łatwo. I to widać po statystykach tego meczu. Jude Bellingham, Lucas Moura, dopiero co wprowadzony, więc będzie miał dużo sił, ale wybierzemy podanie do Wrighta. Wright jeszcze przy tym jest, Milik, on jeszcze pozostał na boisku, bo chciałem mu dać szansę na strzelenie gola. Niestety, no była nawet okazja do oddania strzału, ale został zablokowany i lecimy w drugą stronę. Gram teraz już zdecydowanie bardziej ofensywnie, no bo niewiele mamy do stracenia, ale nadgonienie tych jego zawodników w kontrze jest trudne. Dobrze, bez faulu. No i spróbujmy teraz my skontrować. Lucas Moura do środka, jest Bellingham, tam Lucas Moura ucieka, dobre podanie od Ilkaya Gündogana. Moura, spróbujemy jeszcze dograć. No nie tak to miało wyglądać. Nick, super, jest Coman, jeszcze szukamy podania na dół, miało być, ale poszło do Milika. Arkadiusz, uderz sobie z tego, Milik! Świetnie wychodzi na pozycję Kingsley Coman, uderz po długim, Coman! Fatalna interwencja Oblaka, no to mamy przynajmniej bramkę kontaktową. Ruben Dias, zobaczmy, czy uda się dać długie podanie do Lukasa. Świetnie Gündogan, Lukas, dobrze, Ian Wright, Wrighty, wypatrzył Lukasa, Lukas, uderz to! Mamy remis w tym spotkaniu! 91. minuta i to prawdopodobnie ostatnia akcja. Świetnie, Varane. No i będziemy mieli dogrywkę, tak jest. Powiem tak, to, że ja to byłem w stanie wyciągnąć w tym meczu, nie mam pojęcia, jak to się stało. Patrząc na statystyki, rywal raczej jest niepocieszony i ma do tego pełne prawo. Ale to naprawdę nie jest mój problem. Ja chciałbym jeszcze w tym meczu coś zdziałać, ale taka strada Pedro Porro może się źle skończyć, ale teraz dobra piła. Ian Wright! 3-2! 3-2! Wrighty! A ja chciałbym tylko zauważyć, na moim kanale jest odcinek, w którym Ian Wright wybierał mi także numery do draftu, więc ciekawy odcinek nam się poukładał, bo zawodnicy, którzy dali mi numery, normalnie są jeszcze tutaj w odcinku. Super! Oj, ale teraz ładnie rywal wjechał praktycznie z piłką do mojej bramki. No i Papu Gomez, którego wprowadził na samym początku tego spotkania, strzela bramę na 3-3. O, ładnie to zrobił, bardzo ładnie to zrobił. Jeszcze dałem press drużynowy, żeby tam przycisnąć bardziej przed polem karnym, no ale dobrze to wszystko wykorzystał. No ładny gol i niestety wraca na zasłużone prowadzenie przeciwnika. No nie, ale Varane, nie można robić takich błędów, chłopie! Chciałem przychwycić tą piłkę, a gra mi sama załączyła mu animację, jakby i on wystawił nogę. A to było niemożliwe, żeby tą nogą piłkę sięgnął. No nie, no tak się nie bawimy. No ja tutaj siódme poty wylewam, żeby w tym meczu jeszcze coś zdziałać, a mi się taki bubel robi. No nic, Ian Wright, aj, tym przyjęciem w stylu Denisa Bergkampa chciałem to zrobić, ale nie wyszło. No i czy w drugiej połowie dogrywki strzelę dwa gole? Szczerze wątpię niestety i też widać zmęczenie po moich zawodnikach, a już nie jestem w stanie zrobić żadnych zmian i to jest problem. Wrighty dostanie piłę za plecy, zdąży do niej, spróbujemy lobem! No, wyglądało ładnie, ale nad bramką. No, starałem się robić co mogłem, uwierzcie mi, naprawdę i tak to, że ja wróciłem, żeby była dogrywka jeszcze w tym meczu, to uważam, że
niezłym rezultatem, patrząc na to, jakimi kartami dysponował rywal w porównaniu do naszego składu. Neymar, Immobile, Best, Gomez. Tu oczywiście pokazane są niskie ratingi, ale wszyscy widzieliśmy, jak ten draft wyglądał na początku. Naprawdę, robiłem co mogłem, widzowie. Ale mimo wszystko na koniec tego odcinka ja jestem bardzo zadowolony, no bo przecież taki draft to jest tylko i wyłącznie zabawa i to, że losowo udało nam się połączyć karty tak, żeby miały jakiekolwiek zgranie. W dodatku poleciał nam jeszcze Arkadiusz Milik w tym drafcie, który wybierał ten draft. Poleciał nam dodatkowo Jan Wright, z którym także odcinek pojawił się na moim kanale, zatem... Ja jestem zadowolony i bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym odcinku, zarówno wam widzowie, jak i reprezentantom Polski. A teraz jeszcze w paczce trafiamy Krzysztofa Piątka. No lepiej to wszystko nie mogło się poskładać. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał.